wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym pilotażowym odcinku z gry Memories of a Vagabond. Gra została zrobiona przez Dark Elite Team. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Dajcie znać, naprawdę dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Bo to jest pierwszy pilotażowy odcinek, 10-15 minut max. To jest nowość u mnie na kanale. Gierkę już mam od dłuższego czasu na Steamie, ale chciałbym teraz ją nagrać dla was. Ponieważ, tak jak wyniki ankiety powiedziały, troczek, 5 głosów na RPG. A to jest właśnie gra typu RPG, połączona z przygodą, adventure. Na normalnym poziomie trudności chyba uda nam się zagrać. O. Mamy controlsy, WSAD to jest movement. Strzałkami też możemy się ruszać. Turbo jest pod shiftem. Escape to jest menu lub wyjście. Enter to enter. Space, spacja. Space, bo. Spacja to jest interact i enter to też jest potwierdzanie. Dobra. O, można nawet na padzie w to grać. Wow. Nie, na padzie nie będę grał. Okej. Mój kontroler jest wyłączony. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Gra jest po angielsku, więc mam nadzieję, że... Ten człowiek ma zamiar poprosić miłość swojego życia, aby została Dobra. Jego żoną. Ona czeka na niego pod wielkim drzewem. Że... No, mam nadzieję, że tego dogram. Jak wcześniej nie pomyślałem o kwiatach. Powinienem wziąć teraz trochę? Tak, weźmy sobie trochę kwiatów. Pójdźmy po trochę kwiatów. Mam takiego księcia, wow. Żeby zebrać, musimy Enter'a kliknąć i znaleźliśmy troszkę kwiatów. Nie można już więcej wziąć. Cholera! To wielka żaba! O, podeszliśmy do skrzynki i ogarnęliśmy sobie 20 chyba golda. Gra jest naprawdę czystego typu RPG. Znajdywanie of food ration. Racja żywnościowa, tak? Chyba dobrze. Zobaczymy. Dobra, nie będziemy daleko się zagłębiać. Musimy iść do naszej pani, którą tutaj widzieliście. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się z tłumaczeniem, bo jak wiecie, ja teraz nie tłumaczę, tylko... Znaczy tłumaczę, ale dogrywam dźwięk. Nie nagrywam to na materiale, ponieważ nie chcę jakiejś gafy językowej popełnić. Strasznie podobały mi się takie gry. Dajcie znać, co sądzicie. Czy wygrywaliście w takie gierki? Jeżeli wam się spodobają, to ja naprawdę mam... O! Jeszcze więcej takich gierek. Znaczy, nie no, żartuję. Pewnie z 2-3 znajdą się. Później przejdziemy do innego gier typu RPG. Jak wiecie, RPG rzadko kiedy samo występuje. Występuje przeważnie w... tem. W połączeniach. Tak jak tutaj mamy RPG połączone z przygodą. Mamy RPG połączone z FPS-ami. No, to już wiecie, to różnie bywa, dobra? Ale dobra, podejdźmy. Teraz pewnie czeka na mnie tłumaczenie. O, tutaj jesteś, mój ukochany. Przepraszam, zajęło mi to dłużej niż przewidywałem. Nie martw się tym, mój najdroższy. Patrzyłam się na tamte dwa ptaszki. Czy nie wyglądają na uroczą parę? W rzeczy samej są. Wyglądasz blado, kochanie. Dobrze się czujesz? Dajmy jej kwiatki. Uśmiechnijmy się i dajmy kwiatki. Bądźmy romantyczni. Chciałbym się ciebie o coś zapytać, Sheila. Ale najpierw mam małą niespodziankę dla ciebie. O. Kocham różowe kwiatki. Dziękuję ci, jesteś taki słodki. Wyjdziesz za mnie? Sheila, jesteś dla mnie cenniejsza niż cokolwiek na tym świecie. Kocham cię bardziej niż kiedykolwiek będziesz wiedziała.
Jest to pod tym świętym drzewem, pod którym chcę rozpocząć opowieść. Sheila, moje światło, moja najprawdziwsza miłość, wyjdziesz za mnie? O, ja ciebie też kocham, tak bardzo. Oczywiście chcę cię poślubić. Tak, poślubię cię. Kochanie, wiatr zaczyna bardzo mocno wiać. Może wrócimy do domu i ogrzejemy się trochę? Oczywiście, brzmi jak świetny plan. O, aż sam, no już kurczę, no nie wytrzymałem, no. Tak jak widzicie, teraz Sheila jest w naszej grupie. Nasz bohater hero. O, rękę się zapytał, ona się zgodziła. O, jakie to słodkie. Dobra, zobaczmy. To jakaś brama. Nie, tu nie idziemy. A, tu mamy te ptaszki. One nie boją się niczego. No, bywa tak. A da się na łódkę wejść. Nie ma nic użytecznego w tej łodzi. Dobra, idziemy. Oj, cholera! Dlaczego się rozpadało? Powinniśmy się pośpieszyć. Dobra, lećmy, bo deszcz zaczyna padać. Wodne stwory! O! Nie martw się! Damy sobie radę z tym. Iteracyjny pojedynek. No, nauczmy się jak walczyć. Okej. To sobie sam przeczytam, tego nie będę tłumaczył. Fight. Zwykłym atakiem na górnego zaataku. A ty? No dawaj też na górnego. Pobawmy się. To zadaje fizyczne obrażenia. O, 67 zarąbała, a ty 110. No nieźle. Ojej, obrywałem 103. Ona 78. No już nawet levely jakieś mamy. Ciekawe. Mam jakieś skilla? Healing albo Power Blow. Który ma więcej hapsów, co? No ten na dole niby. Dobra, wykończmy ciebie najpierw. A ty masz jakiegoś? Ogień. No to chyba na wodę powinno podziałać, bo według mnie to jest chyba wodny stwór. No bo już wiemy, że manę nam zużywają i tak dalej. Leci 190 obrażeń od ognia. 240 za Super Blowa, czy jak to tam Power Blowa, jak to się nazywało. Ojej, atakują hardo. Możemy jeszcze jednego Super Blowa zrobić. Możemy. Snowstorm. O, spoko. Nie, no, mamy troszeczkę tych punktów. Do zużycia. Ja cię! Pioruny tutaj zamroziłem i pokonałem ich! Jej! 33 golda po 45 expa. Kulturalnie. Dobra, lećmy teraz szybko, bo deszcz pada i nie chcemy zmoknąć. Dobra, nareszcie gołąbeczki bezpiecznie wróciły do domu. Burza okrutnie rosła. Ciemne chmury i ogłuszające grzmoty. Poszli do łóżek i spali niedługo. Uff. Co to był za dźwięk? Sheila, gdzie jesteś? Dźwięki chodziły z dachu. Powinienem tam pójść. Demon! Moja ukochana jest w niebezpieczeństwie. Co jest grane? Nie waż się dotknąć nawet palcem. No, może to tak powiedzieć. Bo co? Nie, to był słaby. No może dobra, Evil Demon może był. Zły demon. Pojedynek, hero. Dobra. Walczymy. Fight. Z grubej rury. Power Blow. Za 20. On ma 15 tysięcy hapców. Ludzie, przecież ja go nie pokonam. 372. Pierwszy. Dobra, jeszcze spróbujmy jeszcze raz. Drugie podejście. 358. Ładnie, bo nie, on ogniem nas zatkuje. Aj, 250. Będzie cierpiał. Oj, zapłacisz nam za to. Dobrze. Fight, skill, power blow. Sorry, że użyłem tego samego skilla, ale...
wątpię. Jezu Chryste. A, nazwał mnie tchórzem i powiedział, że dziecko walczy lepiej. Mów za siebie. Krótkie skrzydełka, malutkie skrzydełka. Dobra, jedziemy. Powerblow za 900 punktów. Ała, trucizna. A mam healing jakiś? Nie stać mnie na healing. Aj. Dobra, walczymy. No ma, jest, on ma 9000 many. Fire, o nie, to będzie ostatni. No tak. Padliśmy. Czuję zawrót głowy. Wszystko jest takie ciemne. Gdzie jestem? Wow. Who are you? Co się stało tej pani? Co to jest? Ciekawi mnie, jak on tutaj się skończy. Wygląda młodo. Życie jest czasami nie fair. A ty, wielki demonie? Kim jesteś? Twoje przeznaczenie zostało złamane. Ale twoja dusza przetrwała. Dam ci nowe ciało. Które wybierzesz? Aj, możemy sobie wybrać. Warriora, Maga, Bounty Huntera i Asesyna. Kim byśmy chcieli tu sobie zagrać? Warriorem, Asasynem, Bounty, czy... Bounty, Boże, te batony mi się przypomniały. Czy magiem? A weźmy sobie Warriorem. Wiem, że to pewnie jest teraz takie ścieżka na prosto, ale to jest... Ta seria jest właśnie po to, żeby zaznajomić. I żeby dobrze ugrzała miejsce, bo jeżeli to wam się spodoba, w następnych seriach właśnie z gier tego typu pójdziemy sobie nie na rękę i nie będziemy grali łatwymi postaciami, tylko będziemy musieli je postarać. Warriorem. Dzięki dobrej obronie fizycznej i świetnych ofensywnych umiejętnościach, wojownik może również chronić swoich sojuszników z pomocnymi umiejętnościami. No dobra, mogę na testa wziąć go. Ej, chodź tu. Come over here. 7 level nam zostaje, trochę chyba więcej hapsów mamy, dobra. Mamy Power Blowa. No to tradycyjnie zaatakujemy. What? Miss? O nie. Atak? Zwykły atak za ile bijemy? 108. On za 120. Spróbujemy jeszcze raz Power Blowem to zrobić. Ale on pierwszy zaatakuje za 118. A my za 250 mu się odpłacimy i zabijemy. Yeah! Wygrana. To jest był na razie tylko taki test. Śmierci chyba. Nie wiem, będę cię nazywał Pan Śmierci, dobra? No, a będziemy się... A, tu jeszcze można prowadzić inne ciała. Taki bajer. Nie, my będziemy grali Warriorem. Do zobaczenia wkrótce. Co jest? Przeklęci. O, przeklęci. Więzienie! Muszę się stąd wydostać. Szybko! Jezu, krew. Wojownicy. O, to pomoże mi, dopóki nie znajdę czegoś lepszego. Drewniany miecz. O, tego mi brakowało. O, 12 minut już miałem. Znaczy, grałem, chodzi o 12 minut. Itemy. Piece of solid wood. No. Equipunek. Główna ręka, tak, main hand. Kawałek solidnego drewna. Chyba dobrze. Mamy jakiś pierścionek, zwykłą koszulę. Dobra. Ale to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jakoś was zaciekawiłem. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i oczywiście subskrypcje, by być na bieżąco z moimi materiałami. No a my co? Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się. Cześć! A, i jeszcze jedno. Dajcie znać. Naprawdę, proszę was o napisanie komentarza, co sądzicie i czy wam się gra spodobała. Bo jak tak, lecimy z nią. Cześć!